79. rocznicę wybuchu II wojny światowej uczciły w sobotę władze miasta, harcerze, kombatanci i zgromadzeni mieszkańcy. W samo południe pod pomnikiem żołnierzy września 1939 roku przy ulicy Wojska Polskiego rozbrzmiał sygnał syren i odśpiewano hymn Polski. Była wspólna modlitwa i złożenie kwiatów pod pomnikiem. Głos zabrał Czesław Rękiewicz, prezydent Suwałk. W swoim wystąpieniu mówił o tragicznych wydarzeniach sprzed 79 lat w Polsce i w Suwałkach. Druga wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku atakiem Niemiec na Polskę i była największym konfliktem zbrojnym w historii. Do pierwszych walk na Suwalszczyźnie doszło dzień później. 12 października na mocy niemiecko-sowieckiego układu Rosjanie opuścili nasze miasto, zajęły je wojska niemieckie i Suwałki zostały wcielone do III Rzeszy. Już w początkowym okresie okupacji na terenie Suwałk rozpoczęły działalność pierwsze organizacje konspiracyjne, lecz niestety większość z nich została rozbita, a ich członkowie aresztowani, bardzo często straceni. Ci, którzy ocaleli, zasilili najpierw szeregi Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej. Na terenie Suwalszczyzny, tak jak wiemy, powstawały liczne oddziały partyzanckie, a ten obwód suwalski AK był najliczniejszym w całym okręgu białostockim. Wcześniej, bo już o 4:45 nad ranem, w tym samym miejscu zebrali się żołnierze, służby mundurowe, przedstawiciele instytucji oraz miejscy radni Prawa i Sprawiedliwości. Czesław Rękiewicz w swym wystąpieniu nie krył, że podwójne obchody w mieście są sytuacją nienormalną. Przywoływał słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który w trakcie uroczystości pod Westerplatte nawoływał do zjednoczenia. Jest to smutne, budzi nasze zdziwienie i gorzkie refleksje. Suwalczanie nas pytają, dlaczego wspólnie nie możemy obchodzić w naszym mieście ważnych dla narodu polskiego i Suwalczan świąt i rocznic? Dlaczego na miejskich uroczystościach nie ma wojska i służb mundurowych? Dzisiaj na Westerplatte wspólnie byli i świętowali premier Mateusz Morawiecki, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, marszałkowie Sejmu i Senatu. Co nas w Suwałkach dzieli i dlaczego? Kacjo. Powinniśmy być zjednoczeni. Powinniśmy być razem. Słowami premiera Mateusza Morawieckiego z dzisiejszej wypowiedzi na Westerplatte. I słowami. Budujmy państwo, które nie będzie wewnętrznie skłócone. Słowami prezydenta Andrzeja Dudy z dzisiejszych też uroczystości. Szanowni państwo, pomimo gorzkich refleksji nad przeszłością i czasem współczesnym, myślmy o przyszłości. Budujmy i próbujmy być razem i razem budujmy naszą małą i wielką ojczyznę.